Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Paweł, mam 37 lat. Jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem 7-letniego synka i 5-letniej córeczki, którymi Pan Bóg raczył mnie obdarzyć w swojej łaskawości. Mieszkamy we czwórkę w Holandii, gdzie przyjechaliśmy z żoną 12 lat temu. Przynaglony sumieniem poruszonym przez naszego Pana, pragnę podzielić się z Wami moim świadectwem uwolnienia mnie przez Boga od złego ducha alkoholizmu. Nie jest łatwo mówić o swojej szarej przyszłości, ale świadomość tego, że nasz ukochany tatuś może uwolnić przez to świadectwo chociaż jedną osobę, a co za tym idzie całą jego rodzinę, z tego strasznego nałogu jest silniejsza niż wstyd. Zaczęło się to wszystko, gdy miałem około 18 lat. W mojej rodzinie, jak w większości polskich rodzin, nigdy nie brakowało alkoholu, chociaż nikt nie był od niego uzależniony, przynajmniej tak mi się wydaje. Chodziłem z kolegami na dyskoteki, tam bawiliśmy się i popijaliśmy piwo. Alkohol pozwalał mi zapomnieć o problemach dnia codziennego. Przy nim mogłem się zrelaksować, świat nabierał kolorów, więc coraz częściej sięgałem po alkohol. Popijałem wino, żeby nie myśleć o problemach w szkole i o tym, co mi trują rodzice. Rodzice nie zauważyli tego problemu. W końcu poznałem bratnią duszę, która mnie rozumiała i zawsze mogłem na nią liczyć. Była nią moja żona, którą bardzo kocham. Mój problem z alkoholem został na jakiś czas uśpiony. Po 4 latach znajomości pobraliśmy się. Szybko okazało się, że małżeństwo to nie sielanka. Zaczęły się problemy dnia codziennego, po prostu dorosłe życie. Alkohol wrócił z tą różnicą, że zaczęła się wódka. Zacząłem oszukiwać moją żonę, podpijając wódkę z barku. Pewnego dnia zdecydowaliśmy, że wyjedziemy do Holandii, żeby polepszyć swoją sytuację finansową. I tak się stało. Ciężko pracowaliśmy, żeby się czegoś dorobić. Po kilku latach udało mi się założyć własną działalność gospodarczą, co poprawiło naszą sytuację finansową. Zdecydowaliśmy się na dziecko, więc Pan Bóg nas nim obdarzył. Urodził nam się synek, który wyglądał zupełnie jak ja, gdy się urodziłem. Wtedy obiecałem sobie, że nie będę już pił, bo Bóg obdarzył nas zdrowym dzieckiem. Ale nic z tego nie wyszło. Nadal piłem coraz więcej, tłumacząc się tęsknotą za Polską, samotnością wewnętrzną, odrzuceniem przez żonę i czym tylko się dało. Nawet gdy Pan Bóg dał nam drugie dziecko, zdrową, piękną córeczkę, też nic to we mnie nie zmieniło. Byłem strasznym egoistą. Myślałem, że wszystko mi się należy i że to tylko sobie i swojej ciężkiej pracy zawdzięczam wszystkie nasze dobra materialne. Jakby tego było mało, przeklinałem wszystko, co tylko nie poszło po mojej myśli. Wszystko, na co tak naprawdę nie zasłużyłem, a co dostałem od Pana Boga w prezencie. Coraz częściej i coraz więcej piłem. Przez to, że sam pracowałem, zacząłem jeździć autem po pijanemu. 24 godziny na dobę byłem pijany. W domu, u klientów, w drodze, w łóżku. Osiągnąłem taki stopień uzależnienia, że rozpoczynałem dzień szklaną wody, bo inaczej nie mogłem się skoncentrować. Montowałem u klientów bardzo drogie meble kuchenne po pijanemu. Klienci nie mieli żadnych zastrzeżeń. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. To nieprawdopodobne, jak szatan potrafi omamić człowieka. Jadłem różne zioła, żeby zabić odór alkoholu. Doszedłem do takiego stanu, że wypijałem litr czystej wódki na dobę. Nie potrafiłem nic zrobić, jeśli wcześniej nie wypiłem szklanki wody. W takim stanie jeździłem z moją żoną i dziećmi samochodem. To cud, że pomimo tak nieodpowiedzialnego zachowania, nic złego nikomu się nie stało. Z perspektywy czasu zrozumiałem, że na pewno w tym okresie mojego życia nie miałem obok siebie tylko jednego anioła stróża, ale całą ich armię. Oni to na polecenie naszego Pana czuwali nade mną i moją rodziną w każdej sekundzie dnia i nocy, żebym nie wyrządził krzywdy sobie, moim bliskim lub innym przypadkowym osobom. Gdy teraz to opisuję, nie mogę uwierzyć, że byłem tak egoistyczny, samolubny, zapatrzony w siebie i zaspokajający tylko własne potrzeby i zachcianki. Moja żona często płakała przeze mnie. Była sama, bez wsparcia męża i rodziny. Sama zajmowała się domem i dwójką malutkich dzieci, które potrzebowały dużo miłości i opieki. Na mnie nie mogła liczyć. W końcu żona postanowiła powiedzieć moim rodzicom o uzależnieniu. Na początku nie uwierzyli, ale szybko dowiodłem, że tak jest naprawdę. Było im bardzo przykro i nie spodziewali się tego po mnie.
Pan Bóg dawał mi różne znaki, abym się upamiętał. Jednym z nich było zatrzymanie mnie przez policję. Byłem wtedy pod wpływem alkoholu. Policjanci sprawdzili dokładnie wszystkie dokumenty i auto. Ale dzięki Bogu nie poczuli ode mnie alkoholu. Jestem przekonany, że to był cud, że nie musiałem dmuchać w alkomat, bo jeżeli bym to zrobił, straciłbym prawo jazdy i mógłbym pożegnać się z pracą. O reszcie konsekwencji wolę nie myśleć. Po tej sytuacji podziękowałem Bogu, że się nade mną ulitował, ale nie przestałem pić. Pewnego dnia przyjechała do nas znajoma z mężem, która 2 lata wcześniej została uwolniona przez pana z pewnego zniewolenia. Żona powiedziała jej o moim uzależnieniu. Ona powiedziała, że będzie się za nas modlić. Po jakimś czasie dowiedziałem się od niej o rekolekcjach 2-dniowych w Borken w Niemczech. Zapragnąłem pojechać na te rekolekcje. I tak się stało. Pojechałem. Na miejscu poszedłem się zakwaterować. Dostałem pokój, który miałem dzielić 7 osobami. Okazało się jednak, że większość tych osób zrezygnowała z rezerwacji. W pokoju, nie przypadkiem, zostałem tylko ja i Tadeusz, którego poznałem tego dnia. Minął pierwszy dzień rekolekcji. Było ciekawie, ale nie zrobiły one na mnie większego wrażenia. Wieczorem Tadeusz podzielił się ze mną swoim świadectwem, a ja opowiedziałem mu o moim problemie. Tadeusz powiedział, że należy do pewnej grupy modlitewnej, która przez Skype'a każdego dnia o 21:00 uwielbia przez godzinę Ducha Świętego. Powiedział, że też mogę się dołączyć. Przytaknąłem, ale wewnętrznie przyjąłem to z pewnym cynizmem. Pomyślałem, ja i uwielbienie Ducha Świętego przez godzinę. Gdy opowiadał mi, jak u niego w życiu Pan Bóg działa cuda, zaciekawiło mnie to i pomyślałem, że też bym tak chciał. Po rekolekcjach wróciłem do domu. Obiecałem sobie, że już się nie napiję. Wytrzymałem 2 tygodnie i znów nauk powrócił. Wtedy zaczęło się ze mną dziać coś dziwnego. Poczułem wyrzuty sumienia, żal, pustkę, bezsens życia. To było straszne. Padłem na kolana, zacząłem płakać i prosić Boga: Panie Boże, jeśli Ci na mnie zależy, to zrób coś z moim życiem, bo ja już tak dalej nie dam rady. Potem zadzwoniłem do Tadeusza i opowiedziałem mu o tej sytuacji. On odpowiedział: nie martw się, Pan Bóg Cię uwolni z tego, tylko Mu zaufaj. Zaprosił mnie też na uwielbienie o 21:00. O 21:00 połączyłem się z grupą przez Skype'a i modliłem się z nimi. Zacząłem to robić codziennie, mimo że cały czas byłem pod wpływem alkoholu. Uwielbienie stało się moją ucieczką od problemów. Liderem grupy uwielbienia jest Krzysztof. To przez niego prawie codziennie Pan Bóg uzdrawiał modlących się wspólnie z różnych dolegliwości. Popołudniami, gdy przychodziłem z pracy, często dzwoniłem do Krzysztofa, bo nie dawałem sobie rady. Pan Bóg poruszał moje sumienie. Kilkakrotnie wylewałem alkohol do zlewu, gdy z nim rozmawiałem. Uzależnienie było tak silne, że podczas gdy wylewałem wódkę do zlewu, postawiłem w nim szklankę, żebym miał jeszcze później co się napić. To było straszne. Wtedy Krzysiek spytał, czy na pewno wszystko wylałem. W jakiś sposób nie potrafiłem go okłamać, bo poczułem, że przez niego sam Pan się o to mnie pyta. Wylałem więc resztę i odpowiedziałem: teraz już tak. Nadeszło kolejne uwielbienie, które Pan Bóg poświęcił w całości mojej osobie. Wszystkie słowa poznania, uzdrowienia i uwolnienia były skierowane do mnie. Leżałem krzyżem na podłodze w salonie i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Cały się trząsłem i płakałem. Pan Bóg w jednej chwili uwolnił mnie całkowicie z nałogu picia alkoholu i jego skutków. Uzdrowił mi żołądek, trzustkę, wątrobę, ból mięśni i sam nie wiem, co jeszcze. Wszystko to zniszczyłem alkoholem. Na końcu zapytał mnie przez Krzyśka: dlaczego mnie tak ranisz? Przecież dałem ci wszystko, czego pragnąłeś. Gdy to usłyszałem, nie mogłem wykrztusić z siebie ani słowa. Cały się trząsłem. Tylko dziękowałem Panu i z całego serca go przepraszałem. Od tamtej chwili uwielbiałem codziennie Ducha Świętego, zupełnie trzeźwy. Ale złemu to się nie spodobało. Wściekł się i zaczął mi utrudniać codzienną modlitwę uwielbienia, posługując się osobami, które najbardziej kocham. Żona nie mogła zrozumieć, co się ze mną dzieje. Pracowała wieczorami, więc ja usypiałem nasze dzieci. Nie spały spokojnie. Co wieczór podczas uwielbienia musiałem do nich chodzić i uspokajać je. Cały czas się modliłem, a zły próbował z każdej strony zniszczyć mnie, wzbudzając we mnie złość i gniew. Minął miesiąc, a ja nie napiłem się nawet kropli alkoholu. Chwała Panu za to. To był prawdziwy cud. Nadeszły wakacje i pojechałem z rodziną do Polski.
Tam uniosłem się pychą, mówiąc, że ja w każdym momencie mogę przestać pić, jeśli tylko zechcę, i zacząłem znów pić, tłumacząc się tym, że przestałem pić, ale i tak nikt tego nie docenia. Zrobiłem coś strasznego. Łaskę, którą dostałem od naszego ojca, przypisałem sobie jako własne osiągnięcie. Znów mój egoizm mnie zgubił. Gdy wróciliśmy do Holandii, nie poszedłem na uwielbienie, nawet się nie modliłem. Uświadomiłem sobie, że już po mnie, jestem skończony. Łaskę, którą dostałem, zmarnowałem w mgnieniu oka. Zrozumiałem, że niektórzy modlą się o taką łaskę całe życie, a ja nią wzgardziłem. Nie miałem odwagi zwrócić się do Boga. Wtedy zadzwonił Krzysiek zapytać, co słychać. Opowiedziałem mu o wszystkim. On jakoś namówił mnie na uwielbienie. Przez kilka dni byłem codziennie na uwielbieniu. Wierzę, że bardzo dużo ludzi wtedy za mnie się modliło. Głównie moi rodzice. Ostatnio dowiedziałem się, że nasza znajoma ofiarowała w intencji mojej i mojej rodziny roczną abstynencję. Panie Boże, błogosław hojnie osobom, które wtedy się za mnie modliły. Dzięki tej sytuacji zrozumiałem, co znaczy samemu się potępić. Pan Bóg dał mi spojrzeć na to, co uczyniłem swoimi oczyma. Pewnego dnia po raz kolejny padłem na kolana i prosiłem, jak za pierwszym razem, aby Pan dał mi jeszcze jedną szansę. I dał mi, tatuś, kolejną szansę, bo wielkie jest miłosierdzie Jego. Przez 2 tygodnie czułem się strasznie. Moje serce i dusza były w opłakanym stanie. Tym razem Pan dał mi odczuć, jak wygląda uwolnianie i uzdrawianie krok po kroku. To nie było przyjemne, ale uczy pokory. Otwiera oczy serca i duszy. Wierzę, że w ciągu tych 2 tygodni Pan Bóg pokazał mi namiastkę tego, jak będziemy się czuć na sądzie ostatecznym. Że jeżeli do Niego się nie przygotujemy i wzgardzimy miłością i łaskami naszego Stwórcy, sami się potępimy. Nadszedł w końcu moment, gdy po raz drugi zostałem obdarowany łaską uwolnienia od alkoholu. Od tego czasu nasz Pan zaczął błogosławić mi i mojej rodzinie. Darzy nas niezmierną miłością i przemienia nas nieustannie. Po jakimś czasie z moimi przyjaciółmi z uwielbienia zrobiliśmy 33-dniowy traktat zawierzenia się naszemu Panu przez ręce Maryi. Wtedy obiecałem Najświętszej Panience, że już nigdy w życiu nie napiję się alkoholu. Zawierzyłem jej niepokalanemu sercu siebie i moją rodzinę. Jeszcze nie minął rok mojej trzeźwości, bo dopiero 9 miesięcy, ale poczułem się przynaglony do dania tego świadectwa, bo chciałbym, żeby Pan Bóg raczył wlać w te słowa swoją moc, aby otworzyły one oczy jak największej rzeszy ludzi zniewolonych alkoholem i nie tylko, by przykład mojego uwolnienia przez Boga z tego nałogu wlał w serca ludzi zniewolonych nadzieję, pragnienie przemiany, ponownego narodzenia się w Panu, dostrzeżenia tego, jak bardzo ranią oni swoje żony, mężów, córeczki i synków, by ich synkowie nie powiedzieli im kiedyś, tak jak jeden synek powiedział swojemu tacie alkoholikowi: tatuś, skoro ten alkohol jest taki fajny, to jak ja dorosnę, to też będę pił. Błagam was, moi bracia i siostry w wierze, ratujcie siebie samych, a jeżeli wam na sobie nie zależy, to chociaż przez wzgląd na wasze rodziny przestańcie pić. Padnijcie na kolana, jak ja to zrobiłem, i proście z całego serca, a Pan was wysłucha. Amen.